Witam Państwa, Ewa Szyszkowska-Papis. To jest specjalne wydanie programu Na Temat. Ze mną gość Szymon Sapieha, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Witam Pana, Panie Komendancie. Witam Panią redaktor, witam Szanownych Państwa. No właśnie, w końcu komendant. Czy tak, no, taka decyzja zapadła, podjęli ją moi przełożeni w Olsztynie i od 6 sierpnia już nie pełnię obowiązków, a jestem powołany na stanowisko komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Rozumiem, że jest Pan z tego tytułu bardzo zadowolony. Zadowolony, ale też myślę, że każdy z oficerów po Szkole Głównej Służby Pożarniczej gdzieś tam pewnie marzy o tym, żeby zostać też szefem, tak? Natomiast samo zadowolenie to nie wszystko. Też mam świadomość bardzo dużej odpowiedzialności, jaka na mnie ciąży, tak? Panie komendancie, ile to już lat tej służby? Tak, wróćmy do tych początków, tak? Służbę zacząłem w 1995 roku jako student podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, tak, w Warszawie. Szkołę tą oficerską skończyłem w 1999 roku, uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. I w tym też roku, 1999, miałem krótki epizod służby, takich praktyk w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, a później już od początku jakby swojej służby stałej jestem związany z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. No właśnie, i jakie były początki w tej Komendzie Kętrzyńskiej? No jak każdy absolwent szkół pożarniczych, pierwszy okres to taki okres szlifowania tej wiedzy, którą się uzyskało w szkole, jakby kontrastu pewnego z taką szarą strażacką rzeczywistością. Służbę w komendzie tutaj w Kętrzynie rozpocząłem od stanowisk takich typowo organizacyjnych, tak, poprzez kilka innych stanowisk zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej, później dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej, zastępcy komendanta powiatowego, pełniącego obowiązki komendanta powiatowego, no i teraz komendanta powiatowego. Tak? Czyli można rzec, że taka typowa droga, tak? Tak, typowa droga. Na pewno droga, która dostarczyła na każdym z tych stanowisk pewnego doświadczenia i ten bagaż tych doświadczeń na tych poszczególnych stanowiskach o różnej specyfice też pełnienia służby, no, daje wymierne efekty, mam nadzieję, tak? Wspomniał Pan, że był Pan dość długi okres zastępcą komendanta. No właśnie, i chciałabym zapytać, jaka będzie teraz Pańska komendantura? Czy będzie to kontynuacja tamtego komendanta, pracy tamtego komendanta, czy jednak nowy komendant to nowe wyzwania, nowe zmiany, nowości? Czy coś się zmieni? Myślę, że każdy szef, w tym komendant, jakby układa sobie tą pracę podległej sobie jednostki organizacyjnej, w moim przypadku komendy, na swój sposób. Natomiast nie będzie to pewnie żadnych rewolucji, ponieważ myśmy z byłym komendantem, starszym brygadierem w stanie spoczynku, Zbigniewem Borysem, współpracowali razem i pewne kierunki razem też określaliśmy. Oczywiście szef miał zawsze decydujące zdanie. Także tutaj myślę, że dobre rzeczy będą kontynuowane, te, które być może da się poprawić, mam nadzieję, uda się poprawić, tak aby ta organizacja i funkcjonowanie tej komendy było jak na najwyższym poziomie, tak? Oczywiście przy tej okazji serdecznie pozdrawiamy komendanta w stanie spoczynku, Zbigniewa Borysa. Tak, rzeczywiście pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie, ale wracamy jeszcze, chciałabym zapytać o plany. Jakie plany na początek, jakie wyzwania przed Panem? Jest kilka rzeczy, które będzie trzeba pilnie zrobić, niektóre będzie trzeba, na to będzie trzeba po prostu trochę czasu. Myślę tutaj przede wszystkim o pewnej reorganizacji takiej i kadrowej. Jest kilka istotnych wakatów, tak, w tej naszej komendzie, które
no, chciałbym jak najszybciej uzupełnić, tak żeby, mówię, nie było żadnej szkody w takim prawidłowym funkcjonowaniu tej organizacji. Myślę tutaj też o zastępcy, tak, swoim, ale mówię, to jeszcze może nie na dniach, nie na miesiąc. Są jakieś kandydatury już? Dostałem takie polecenie też, tak, od szefa z Olsztyna. A zdradzi pan? Komendanta wojewódzkiego, aby starać się jak najszybciej ten wakat uzupełnić i pozyskać kogoś, tak, do pełnienia tej funkcji. Przy czym trzeba też zaznaczyć, że tutaj też głos decydujący ma komendant wojewódzki, który powołuje również zastępcę komendanta na wniosek komendanta powiatowego, tak? Także zobaczymy. Myślę, że to będzie, mam nadzieję, do końca tego roku ta sprawa uregulowana. Są jeszcze inne też zagadnienia kadrowe, pewne przesunięcia, być może między stanowiskami, tak, żeby, mówię, żeby organizacja tej pracy, tej służby, tej komendy była jak najlepsza, z jak najlepszym efektem dla lokalnej społeczności, dla której tak naprawdę służymy, tak? Panie komendancie, rozumiem, że pan nie chce zdradzić jeszcze nazwiska kandydata na pana zastępcę. Nie, no, nie to, że nie chcę, natomiast jakby jest kilka wariantów różnych, to na pewno musi być oficer, takie są wymogi kwalifikacyjne z tytułem magistra, tak, także no, trwają, że tak powiem, intensywne rozmowy i poszukiwanie osoby, która najlepiej by się sprawdziła i którą można byłoby śmiało wprowadzić w ten zespół i powołać na to stanowisko. Poczekajmy, bądźmy cierpliwi. Dobrze, będziemy cierpliwi, ale rozumiem, że taką informację otrzymamy. Oczywiście, no to myślę, że to jest na tyle też istotna i funkcja, i rola w tej komendzie, że jeśli tylko to nazwisko i ten kandydat będzie zaakceptowany, wyłoniony i powołany przez komendanta wojewódzkiego, to się państwo oczywiście i państwo dowiecie. Panie komendancie, ja bym chciała jeszcze zapytać, jak pana nominację i pana mianowanie przyjęli współpracownicy, czyli strażacy? No, nie wiem, to by trzeba było ich się spytać, jak to odebrali. Mam rzeczywiście mnóstwo, może nie mnóstwo, ale sporo telefonów z gratulacjami, tak, SMS-y, informacje mailowe, tak, także to jest taka miła strona tego faktu, który się wydarzył. No i chciałam też zapytać o to, bo wiele lat pełnił pan funkcję oficera prasowego. Jak będzie do teraz? Jeżeli pan został teraz komendantem, kto będzie pełnił tą funkcję, czy może jednak jeszcze? No pan chyba raczej już nie. To znaczy, ja nie będę unikał tak kontaktów z mediami, chociażby z racji sprawowanej funkcji urzędu. Natomiast to mówię, to jest właśnie kilka rzeczy, które trzeba kadrowo poukładać w tej komendzie. Ktoś musi wejść na nowe stanowiska, ktoś musi przejąć pewne zadania po kimś innym, tak? Także mówię, to jest ta praca, którą teraz trzeba będzie wykonać. Oficera prasowego to państwo pierwsi poznają, tak? No, my bardzo ubolewamy nad tym, że pan nim nie będzie, no ale gratulujemy serdecznie, że pan jest komendantem, z czego się bardzo cieszymy. Dziękuję, natomiast myślę, że osoba, która będzie sprawowała funkcję i zadania oficera prasowego, no, będzie realizowała to, co było wcześniej. Myślę, że zaangażowanie w różne kampanie społeczne i profilaktyczne było zauważane i mam nadzieję, że to się nie zmieni i tego będę wymagał od nowego oficera prasowego. To mogę, do tego się zobowiązuję, tak? Dziękujemy bardzo i chciałabym zapytać na koniec, czego mamy życzyć nowemu komendantowi? Czego można życzyć? Myślę, że ja sobie tak, cierpliwości przede wszystkim, tak, wytrwałości w tym wdążeniu. Życzyłbym sobie, aby ta współpraca, która była do tej pory, między innymi z samorządowcami, tak, która jest bardzo potrzebna do prawidłowego funkcjonowania komendy, żeby układała się tak jak, co najmniej tak jak do tej pory, być może gdzieś nawet lepiej. Ważnym ogniwem w całym systemie ochrony przeciwpożarowej są niewątpliwie strażacy ochotnicy i tutaj zawsze jakby ciepło się o nich wyrażałem i to się nie zmieni. Oni są dla mnie bardzo, bardzo ważni i tutaj liczę, tak, że dalej też tak będzie, a chociażby też z ilości tych telefonów, które mam, SMS-ów, to myślę, że tak, że to się nie zmieni. No i współpraca też z innymi służbami, która układała się dobrze. Mam nadzieję, że się to też nie zmieni, a to wszystko dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kętrzyńskiego, ale nie tylko, bo
Czasami jest tak, że jesteśmy też dysponowani poza teren naszego powiatu. Do tego wszystkiego panu serdecznie życzymy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Szymon Sapieha, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Dziękuję państwu. Był to program Na Temat. Ewa Szyszkowska-Papis.